Jeśli ktoś powie po hiszpańsku, me estás tomando el pelo, me estás tomando el pelo, to co będzie chciał powiedzieć? Ciągniesz mnie za włosy? Chyba nie. Tomar to w końcu bardziej brać. Czyli co, bierzesz mnie za włosy? A, może bierzesz mnie pod włos. W końcu my po polsku też mamy takie powiedzenie. Bierzesz mnie pod włos. No, niekoniecznie. Hola, ¿cómo estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Español. W tym odcinku porozmawiamy o wyrażeniu tomar el pelo, ale najpierw muszę wam powiedzieć, że dokonałem, przygotowując się do tego odcinka, niespodziewanego descubrimiento, niespodziewanego odkrycia o języku polskim. Dlatego, że zacząłem szukać informacji o polskim powiedzeniu brać kogoś pod włos i wszędzie wyskakiwała mi definicja, że brać kogoś pod włos to znaczy grać na jego ambicji pochlebstwami, wkręcać go, ale pochlebstwami w celu uzyskania jakiejś korzyści od niego. To znaczy, że to oszustwo, ten trik, to granie komuś na ambicji ma coś nam przynieść jakąś korzyść. A ludzie z mojego regionu, jeśli pamiętam dobrze, przynajmniej z mojego otoczenia, używali tego powiedzenia, czyli tego brania kogoś pod włos w dużo szerszym znaczeniu. Oczywiście to też znaczyło to, że można było kogoś wkręcać grając mu na ambicji, żeby coś tam przyniosło to jakąś korzyść, ale w dużo szerszym znaczeniu używano tego, jak mi się wydaje, jako takie robienie sobie z kogoś żartów, żartowanie sobie z kogoś, robienie sobie z kogoś jaj, nawet takie delikatne oczywiście, ale niekoniecznie nawet z jakimś tam celem, że mamy jakąś korzyść z tego wyciągnąć i ktoś ma się wkręcić i coś dla nas zrobić, tylko po prostu, że humorystycznie z kogoś sobie żartujemy, robimy sobie z kogoś jaja właśnie, czy też żarty. Tak to rozumiałem i nie chcę tutaj powiedzieć oczywiście, że ludzie z mojego regionu używają tego źle. Umówmy się, że po prostu używają tego inaczej. Nie chcemy przecież nikogo tutaj urazić, no bo w końcu Dolina Dolnej Wisły to bardzo poważny region, a sam Grudziądz przecież w niektórych kręgach jest zwany Małą Portugalią nawet. Nie wkręcam was, to jest prawda. Możecie sobie po obejrzeniu tego odcinka wpisać Grudziądz Mała Portugalia i wyskoczy wam, dlaczego tak właśnie jest. No i właśnie to moje mało portugalskie znaczenie, to szersze znaczenie jest bliższe temu tomar el pelo w języku hiszpańskim. Dlatego jeśli dla was branie kogoś pod włos nie znaczy tylko granie komuś na ambicji, żeby coś uzyskać od niego, tylko po prostu strojenie sobie z kogoś żartów, wkręcanie kogoś, czy też oszukiwanie kogoś, czy to w celach humorystycznych, czy po prostu jeśli oszukujemy kogoś i tym robimy sobie z niego żarty, to właśnie jest bliższe temu tomar el pelo hiszpańskiemu. Może dlatego, że jest taka koneksja pomiędzy tym znaczeniem małoportugalskim i hiszpańskim, to mnie łatwo by było zrozumieć od samego początku, o co chodzi w powiedzeniu, w wyrażeniu tomar el pelo. I tym właśnie zajmiemy się w tym odcinku. Oczywiście zobaczymy na przykładach, w jakich kontekstach i w jakich sytuacjach tego właśnie można używać. Nawet jeśli wiecie, o co chodzi i co to znaczy, to zostańcie do końca, dlatego że pobawimy się tym wyrażeniem w różnych kontekstach, w różnych czasach i w różnych trybach, więc będzie ciekawie. Oczywiście odwiedzajcie też Facebooka i Instagrama, to po obejrzeniu tego odcinka subskrybujcie też Hablo Español, a my już teraz zaczynamy. Zapraszam! Jeśli zatem sytuacja jest taka jak przed chwilą, że ja wam mówię, że czasami Grudziądz jest zwany Małą Portugalią, a wy na mnie patrzycie z niedowierzaniem, to żeby was uspokoić i upewnić, mogę wam powiedzieć właśnie no, że estoy tomando el pelo. No, że estoy tomando el pelo, czyli nie żartuję sobie z was, nie robię sobie z was żartów, nie wkręcam was, nie robię sobie z was jaj. I tak właśnie moglibyśmy to przetłumaczyć tutaj. Jest to, gdybym chciał was wkręcić, tylko i wyłącznie humorystyczny cel. Tutaj nie ma grania na ambicji, ani nie ma żadnej korzyści, oprócz tego, że może się zaśmiejecie z tego konceptu, że Grudziądz jest Małą Portugalią. Także tak to właśnie działa w języku hiszpańskim, że jest to bardziej robienie sobie z kogoś żartów. Kolejny przykład. José no cree que la tierra es plana. Te está tomando el pelo. José no cree que la tierra es plana. Te está tomando el pelo. Czyli José nie wierzy, że ziemia jest płaska.
wkręca cię, robi sobie z ciebie żarty, robi sobie z ciebie jaja. Tak to właśnie możemy też powiedzieć po hiszpańsku. I tutaj widzimy, że znowu mamy humorystyczne raczej wkręcanie bez żadnej wymiernej korzyści, oprócz tego, że ktoś się w towarzystwie pośmieje. W kontekście i w znaczeniu bardziej podobnym do tego ogólnopolskiego, w kontraście do tego małoportugalskiego i hiszpańskiego znaczenia brania pod włos, czy też tomowania pelo, jeśli na przykład widzimy w jakimś sklepie, że sprzedawcy wciskają coś naszemu znajomemu czy naszej znajomej i prawiąc komplementy mówią, że ten złoty pierścionek pasowałby bardzo do niej czy do niego i my widzimy, że ten pierścionek wcale nie jest ze złota, możemy do takiej osoby powiedzieć, że te están tomando el pelo, este anillo no es de oro. Te están tomando el pelo, este anillo no es de oro. Czyli wkręcają cię, ale tutaj oczywiście pochlebstwami, wkręcają cię rzeczywiście, czyli biorą cię pod włos, żebyś kupił ten pierścionek i ten pierścionek nie jest ze złota. Tutaj oczywiście musimy użyć czasownika ser, jeśli mówimy o materiałach w takim układzie. Gdyby było está hecho, to wtedy by było está. Rzeczywiście i używalibyśmy czasownika estar, ale z materiałami, tak jak tutaj, es de oro czy no es de oro, musi być czasownik ser. Jeśli te różnice pomiędzy ser, estar i haber też wam się cały czas mylą, to polecam wam mój kurs, do którego to link znajdziecie pod spodem w opisie i na pewno wiele rzeczy związanych z tymi trzema czasownikami ten kurs wam pomoże rozwiązać. I tak to właśnie wygląda, a za chwilę kolejny przykład. I następne zdanie. Siempre que cuenta esas historias, sé que me está tomando el pelo. Siempre que cuenta esas historias, sé que me está tomando el pelo. Czyli zawsze kiedy opowiada tę historię, wiem, że robi sobie ze mnie jaja, że robi sobie ze mnie żarty, że żartuje sobie ze mnie, że mnie wkręca. Tak też moglibyśmy to zrozumieć. Tutaj mamy siempre que, czyli zawsze kiedy. Oczywiście, czy zawsze gdy. Oczywiście tutaj w znaczeniu regularnym, w znaczeniu czasowym. Siempre que może być konektorem warunkowym też, ale tutaj akurat w tym kontekście jest czasowym. I za chwilę kolejne zdanie. I następna rzecz. Cuando era pequeño, mis primos siempre me tomaban el pelo. Cuando era pequeño, mis primos siempre me tomaban el pelo. Czyli kiedy byłem mały, moi kuzyni zawsze robili sobie ze mnie żarty. Zawsze ze mnie żartowali, zawsze się ze mnie nabijali, albo zawsze mnie wkręcali w coś tam. Tak też można to zrozumieć. Tutaj, jak widzimy, mówimy o przeszłości i użyliśmy dwa razy imperfecto. Dlaczego? Dlatego, że w tym kontekście, w tej sytuacji mówimy o czymś regularnym. Zawsze tak było. Było to coś zwyczajowego. Zawsze, kiedy z nimi się widziałem, jak byłem mały, to robili sobie ze mnie żarty, robili sobie ze mnie jaja. Dlatego użyliśmy tutaj jako dwie czynności równoległe habituales, czyli zwyczajowe, dwa razy imperfecto. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego tak jest i cały czas wam się mylą hiszpańskie czasy przeszłe, to mój kurs, który też jest pod spodem w opisie, w sensie link do niego, o hiszpańskich czasach przeszłych właśnie, wam serdecznie polecam i on też na pewno pomoże wam rozwiązać problemy dotyczące tych właśnie czasów. I kolejny przykład. Jeśli ktoś sobie robi z nas żarty, możemy do niego powiedzieć deja de tomarme el pelo de una vez. Deja de tomarme el pelo de una vez. Czyli przestań sobie robić ze mnie żarty. I co to jest to de una vez? Czy to jest jeden raz? Otóż nie, jest to wreszcie. Przestań sobie wreszcie robić ze mnie żarty. Tak właśnie moglibyśmy to zrozumieć. Tutaj dejar de oczywiście znaczy przestawać. O dejar de też mam osobny odcinek, więc do niego was odsyłam, jeśli go jeszcze nie widzieliście. I za chwilę kolejne przykłady. Kolejna rzecz. Możemy powiedzieć na przykład como me vuelvan a tomar el pelo? Como me vuelvan a tomar el pelo? Czyli jeśli jeszcze raz sobie zrobią ze mnie żarty, zrobią ze mnie jaja i tak to uciąć, możemy tak to zostawić, nie ma żadnego problemu. Tutaj mamy nietypowe dość zdanie warunkowe, ucięte i w ten sposób za pomocą como i dalej subjuntivo presente możemy wyrazić naszą groźbę. Na przykład można tym sposobem wyrazić też strach, obawy i tak dalej, ale w tym przypadku mamy groźbę. Oczywiście możemy dokończyć to zdanie, możemy dokończyć i dać te konsekwencje
Że na przykład, como me vuelvan a tomar el pelo, me voy. Como me vuelvan a tomar el pelo, me voy. Czyli jeśli jeszcze raz, jeśli znowu będą sobie robić ze mnie żarty, robić sobie ze mnie jaja, to sobie pójdę. W tym przypadku konsekwencje wyrażamy i tak też może być, ale możemy uciąć, jeśli myślimy, że nasz interlokutor domyśla się, o co nam chodzi, że po prostu mamy jakąś groźbę i coś tam zrobimy. Tak to też działa w języku hiszpańskim. Pamiętajcie, że w tym przypadku po como musi być właśnie subjuntivo, ale takie rzeczy wyjaśniam w moim kursie o zdaniach warunkowych właśnie, nawet takich nietypowych, nawet takich, które rzadko w książkach są spotykane, jak właśnie ta sekwencja como i dalej subjuntivo. Także serdecznie Wam ten kurs również polecam i za chwilę jeszcze jeden przykład. I ostatni przykład. A pesar de que siempre me tomen el pelo, aprecio su sentido de humor. A pesar de que siempre me tomen el pelo, aprecio su sentido de humor. Czyli nawet jeśli mnie wkręcają zawsze, nawet jeśli zawsze robią sobie ze mnie żarty, nawet jeśli żartują sobie ze mnie, to doceniam ich poczucie humoru. I czemu wyrażamy tutaj to? Za pomocą subjuntivo. Za pomocą subjuntivo właśnie wyrażamy to, że nie jest to ważne, że obojętnie czy tak jest, czy nie, nawet jeśli tak jest, że zawsze mnie wkręcają, czy zawsze robią sobie w jakiś sposób ze mnie jaja, to ja i tak doceniam ich poczucie humoru. I tutaj właśnie dzięki temu, że używamy subjuntivo, oddalamy się od tego i mówimy, że nie obchodzi nas to w sumie, że nie jest to aż takie ważne. Nawet jeśli tak jest, być może wcale tak nie jest, ale zawsze, ale nawet jeśli tak zawsze jest, to i tak doceniam ich poczucie humoru, mimo że robią sobie ze mnie żarty. Gdybyśmy użyli indicativo w tym momencie, to nie mielibyśmy tego znaczenia, że nas to nie obchodzi, że nie jest to dla nas ważne, tylko po prostu sucho byśmy mówili, że pomimo że tak jest, to ja i tak doceniam ich poczucie humoru. Tak właśnie to wygląda, takie niuanse tłumaczę w kursie, do którego to link też znajdziecie pod spodem w opisie. Jest to kurs o oraciones concesivas, czyli o zdaniach typu przyzwalającego, bo to zdanie należy do tego właśnie typu. I mówiąc o kolejnym już kursie, wcale no, estoy tomando el pelo, nie wkręcam Was ani nie robię sobie z Was żartów. Naprawdę uważam, że te kursy są pomocne, tak samo jak i e-book o subjuntivo. Wszystkie linki znajdziecie pod spodem w opisie. No i tak to właśnie wygląda z wyrażeniem tomar el pelo w języku hiszpańskim. Zapamiętajcie, że to nie tylko branie pod włos w sensie ogólnopolskim, a to branie pod włos w sensie małoportugalskim. To znaczy, że zawiera to w sobie branie pod włos, ale też zawiera w sobie inne rzeczy, jak robienie sobie z kogoś żartów. Tak to właśnie działa w języku hiszpańskim. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i że okazał się dla Was przydatny. Jeśli tak jest, to dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz. To zawsze pomaga z algorytmem YouTube'owym. Ja na sam koniec powiem Wam, gdzie nagrywałem ten odcinek. Jeśli oglądacie mój kanał od dawna, to wiecie, że kiedyś też tutaj byłem. Jestem pod terrorem i tutaj jest takie miejsce piknikowe, bardzo spokojne i są tutaj, w sensie bardzo spokojne, oprócz tego motocyklisty, który właśnie przejechał, ale ogólnie jest tu dość spokojnie i łażą sobie pomiędzy stolikami takie całkiem przyjemne kuraki też, więc jest, można tutaj ładnie odpocząć, ale też można nagrać dla Was odcinek. I stąd bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Zaraz zobaczycie moich kochanych patronów, ale musicie wiedzieć, że możecie wspierać Hablo Español nie tylko przez Patronite, ale też stawiając mi wirtualną kawę przez serwis kawowy. Link też znajdziecie pod spodem w opisie. Czy to taką kawę, która dodaje energii, czy to taką kawę katalońską, która dodaje animuszu, dobrego humoru i pomaga z kreatywnością. To już zależy. W każdym razie to musicie wiedzieć. Ja bardzo dziękuję Wam za obejrzenie i za wysłuchanie. No i cóż, ja już będę powoli uciekał, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi wspaniali patroni, którym pięknie dziękuję za wsparcie, bez którego to wsparcie rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Linki do Patronite'a, jak i do serwisu kawowego znajdziecie pod spodem w opisie. Subskrybujcie również i bijcie w dzwoneczki, żeby żaden nowy odcinek Wam nie przepadł, a ja jeszcze raz pięknie Wam dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. No i cóż.
Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias y hasta luego.